Przypomnę, że gościem muzycznej strefy jest Sławek Walkowski, największy fan New Model Army, jakiego znam. Przypomnę również, że ubrany dziś w strój organizacyjny, czapeczka New Model Army, kubek New Model Army, koszulka New Model Army. A jeżeli ktoś nie wierzy na słowo, to proszę zajrzeć do internetu radiogdansk.pl. Tam widać, jak taki mundur się prezentuje, w cudzysłowie oczywiście. Zapomniałeś dodać jedną z 8 koszulek. No tak, wiem, że masz ich sporo, ale chyba widziałem cię w życiu z 5 razy w innych koszulkach, bez napisu New Model Army, ale to rzadko. To rzadko, tak. Sławek, rozmawiamy sobie o New Model Army, rozmawiamy sobie o fenomenie tego zespołu. Czy zgodzisz się z tym, że grupa, którą określano jako postpunkową, zimnofalową na początku, czy nowofalową, wyrosła z tego, z czego większość zespołów rockowych wyrasta, czyli z buntu? A jeżeli buntu, to przeciwko czemu i komu? No, jak najbardziej, bo spójrzmy na to, kiedy ta grupa debiutowała. Tak? To była jesień 1980 roku. Pierwsza płyta została wydana w 1984 roku, więc co to były za czasy? To były strajki, głównie górników, to były rządy Margaret Thatcher, która próbowała wdrożyć jakieś oszczędności, oczywiście nikt tego nie chciał. Nie przebierała w środka. Oczywiście, to była wojna z Argentyną o Falklandy, więc Justin zresztą powiedział, no jak tutaj nie być zespołem, który śpiewa o polityce czy o ciężkich sprawach społecznych, skoro naokoło dzieje się tak wiele. I tak, generalnie to z buntu wszystko to wyrosło. Zresztą jak się spojrzy na pierwszą płytę, no tak, piosenki o tym, że wojna na Falklandach jest zła i że jest to jedna wielka farsa, tak? Piosenki o takie już trochę bardziej społeczne, na przykład o celebrytach, tak? Że są śmieszni, że zrobią dla pieniędzy generalnie wszystko przed kamerami. O tym, że mała miasteczkowa to Anglia teraz jeszcze bardziej popularny, właściwie aktualny tekst niż wtedy. Bo wtedy ale już wtedy to było, zobacz jaki tu już wtedy to był problem, tak, że on go zauważył, że są tacy ludzie. I tak, ten bunt cały jest. Znaczy, no, to nie jest taki utwór, to nie jest taki zespół jak The Crust na przykład, tak? Polityczny, czy jakby Billy Bragg, który chyba o niczym innym nie śpiewa, tylko o strajkach, związkach zawodowych i ciężko pracujących robotnikach. Natomiast to w nich generalnie pozostało, ta wrażliwość na jakieś takie no, trudne rzeczy, na problemy. Zresztą spójrzmy na tę ostatnią płytę. Part the Waters to jest takie wołanie o pomoc właściwie dla tych imigrantów, tak? Szczególnie dla tych, którzy narażają życie, żeby dostać się do bezpiecznego kraju. No i to znowu aktualne. Tak, no jak najbardziej. Tak? Zresztą, jak on mówił, cała płyta Winter właściwie bazuje na tych rzeczach, które dzieją się teraz właściwie, obok nas, czy gdzieś tam w Europie, chociaż też są utwory, które mówią po prostu o jakichś trudnych relacjach międzyludzkich. Eyes Get Used to the Darkness to jest taki utwór, który też mówi trochę o Brexicie. Jego konkluzja jest taka, jak przez wiele lat rządzący cię nie słuchają, to potem masz im do powiedzenia tylko jedno. Nie.